Emocje sięgają zenitu, dobre wyjście, no właśnie. Idzie po dłużej teraz, ach, 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 ach. Toruń, Toruń, KS Toruń, proszę państwa. Ależ to rozegrali fantastycznie. Ty Łowinden przed chwilą mówił, damy radę. Trzy punkty, damy radę, ale na razie na prowadzeniu Chris Holder, a w czerwonym kasku za jego plecami Jason Doyle. No i teraz co może się wydarzyć? Może zaparkować na bandzie, bo Doyle wyprzedzony teraz przez Taja Łowindena, ale Doyle odzyska, nie odzyska, będzie remis, ależ fantastyczna sytuacja. Co zrobi Doyle? Co zrobi Łowinden? Patrzymy, ależ teraz i wypadek, straszny motocykl na trybunach, uciekają tam kibice, ależ tragedia, ależ dramat w Toruniu, mogło tam dojść do bardzo poważnych historii. O tym w nieszczęściu Łowindena. Wielkie szczęście, że nikt z kibiców tam nie ucierpiał. Co? Ach, rozmontowała się rama, a więc kosmiczne rozwiązania zawiodły Taja Łowindena. Zawinął go ten motocykl. Został zawinięty w motocykl Taj Łowinden. Coś niesamowitego. Czy ty, Rafał, kiedyś widziałeś coś takiego, żeby motocykl wylądował, pół motocykla wylądowało na trybunach? Widziałem już, kiedy silnik wypadł z ramy, ale takiej historii jeszcze nie widziałem nigdy. Coś nieprawdopodobnego. I nie ma zmian. W biegu 13 od krawężnika Łogaczow, Gapiński, Koza, Miśkowiak. Świetny skład tego wyścigu, żeby zmniejszyć, choć z drugiej strony, możliwość manewru w biegach nominowanych też jest cenna. Wystartowali bardzo dobrze, bardzo równo. Czwartego krawężnika Robert Miśkowiak znów spojrzał w oczy sędziego i znów znakomicie wystartował. On w tym momencie na prowadzeniu bieg 3-3. Ależ kraksa! Tak, no tutaj bardzo niebezpieczna sytuacja. Wejście na pikę tutaj